10. edycja festiwalu to jest rzeczywiście wydarzenie, które wrosło już w tradycję Gdyni, ale w tradycję Polski. Filmów Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Z roku na rok tych filmów przybywa, z roku na rok jest ich coraz więcej. Mamy wrażenie, że to przekłada się na rzeczywiście ilość i to niesłychanie ważne, że tematyka tych filmów, że postacie opisywane w tych filmach, że wydarzenia przywoływane w tych filmach pokazują zapomniane, nieodkryte, wyparte historie z naszej historii najnowszej. I cały czas czekamy na arcydzieło, tak bym mógł powiedzieć, bo o ile wzrasta ogólny poziom tych filmów, są lepiej dofinansowane, lepiej pomyślane, to cały czas czekamy na arcydzieło dokumentu o niepokornych, niezłomnych, wyklętych. I to jest ta nutka, jakby to powiedzieć, właśnie oczekiwania. Natomiast to, że tak wiele osób podejmuje tematy, to, że tak wiele osób jest zainteresowanych historią, no to jest oczywiście sukces tego festiwalu, tak naprawdę no, sukces nas wszystkich. Jeśli nie będziemy pamiętać o naszej historii, to nie będziemy wiedzieli, kim jesteśmy. Więc to jest niezwykle ważne dla nas samych, ale także dla młodego pokolenia. W tym roku w konkursie było filmów 20 kilka. Spośród nich, jako jury nagrody imienia Janusza Krupskiego, wyróżniamy film Ryngraf Doroty Kani. Nagroda będzie wręczona dziś wieczorem na gali 10. festiwalu. Nie znam innych nagród, innych jury, bo tylko w tym uczestniczyłem.